piątek, 7 grudnia. Krystyna Witkowska, witam i zapraszam na informacje piotrkowskie. Dziś w wydaniu sporo miejsca poświęcimy świątecznej atmosferze, która już zagościła w mieście. W informacjach również podsumowanie gali plebiscytu Wolontariusz Roku oraz nietypowym dniu patrona szkoły. Ma ponad 10 metrów wysokości, bordowe bombki i setki lampek. W czwartkowy wieczór rozbłysła choinka na piotrkowskim rynku. Ale to nie jedyna przestrzenna ozdoba świąteczna, która pojawi się w tym roku w mieście. Do choinki w rynku i bombki na ulicy Słowackiego dołączą sanie i prezent. W czwartkowy wieczór mieszkańcy miasta w oczekiwaniu na rozpalenie lampek na choince mogli posłuchać świątecznych piosenek w wykonaniu Miejskiej Orkiestry Dętej. Tuż przed 18 rozpoczęło się wspólne odliczanie. Chociaż grudniowa pogoda nie zachęca do spotkań, to na piotrkowski rynek przybyła liczna grupa mieszkańców. Bardzo, bardzo dobra inicjatywa, na pewno integruje mieszkańców. Choinka miejska to główny element bożonarodzeniowych dekoracji, ale nie jedyny. Od kilku dni wzdłuż ulic na słupach oświetleniowych wiszą już iluminacje świetlne, a na placu przy ulicy Słowackiego pojawiła się bombka. Ta ozdoba, zakupiona przed 2 laty, cieszyła się szczególnym zainteresowaniem mieszkańców i gości. Dlatego w tym roku zakupione zostaną jeszcze 2 podobne dekoracje – sanie i prezent. Pieniądze na zakup przestrzennych ozdób zabezpieczone zostały podczas ostatniej sesji Rady Miasta. Choinka odpalona, ale preludium oczekiwania na gwiazdkę i święta Bożego Narodzenia miało miejsce rano. Mikołajki w mieście upłynęły na zabawie i radosnych spotkaniach ze świętym, który przynosił prezenty. Śniegu nie ma, dlatego Mikołaj współpracujący z policją do uczniów piotrkowskich szkół przyjechał kładem, który pożyczył od piotrkowskich strażaków. Święty przyjechał po to, by przy okazji rozdawania prezentów pomóc piotrkowskim policjantom w przypominaniu dzieciom zasad bezpiecznego poruszania się po mieście. Edukujemy właśnie tych najmłodszych, dlatego jesteśmy pod szkołami podstawowymi, przed przedszkolami, w samych przedszkolach. Chcemy, żeby dzieci pamiętały i przypominały również swoim rodzicom, że takie elementy odblaskowe powinny być przy tornistrze, przy worku czy przy odzieży wierzchniej. Mikołaj wraz z policjantami rozdawał słodycze oraz odblaski. Prezenty trafiały się też spotkanym kierowcom. Im również przypominano o zasadach bezpiecznego przewożenia dzieci w autach. Gdy święty Mikołaj zakończył swoją podróż po mieście, zadomowił się na chwilę w zespole szkół ponadgimnazjalnych nr 5. Tu mógł trochę odsapnąć po pracowitej nocy i poranku, a odpoczywać najlepiej wśród dzieci, czytając książki. Dzieciom czytał święty Mikołaj, ale nie tylko. Wspomóc świętego w pracy przyjechał prezydent miasta Krzysztof Chojniak. Strudzony pracą Mikołaj wraz z dziećmi wysłuchał czytanej przez prezydenta bajki. Mikołajkowo było również w punkcie pobrań krwi. Tu święty zawitał z rana i zostawił prezenty dla tych, którzy sami chcieli tego dnia dać wyjątkowy prezent innym. Chętnych do oddania krwi w Mikołajki nie brakowało. Korytarz był wypełniony po brzegi chętnymi po to, by zostać krewkim krewnym Mikołaja. Akcja na przykład na Mikołaja krwiodawcze to dobry pomysł? Bardzo dobre. Troszkę jak wszedłem i zobaczyłem kolejkę, wydawało mi się, że długo będziemy czekać, ale panie sprawnie pracują, więc jest tak samo szybko jak w normalny inny dzień. Akcja mikołajkowa sprawdza się co roku, dlatego w punkcie nikt nie dziwił się, że tego dnia było sporo pracy. Na każdego krwiodawcę czekały upominki do wylosowania i wiara w to, że dobre czyny czynią cuda. Szczyt produkcji w tej fabryce przypada na wakacje, kiedy o śniegu, choinkach i Mikołaju nikt jeszcze nie myśli. W piotrkowskiej fabryce bombek o świętach myśli się nieustannie. Z rurek szkła sodowego rok rocznie powstają szklane bańki, a te przeistaczane są w setki tysięcy kolorowych i, co charakterystyczne dla fabryki, bogato zdobionych ozdób. Bombki z Piotrkowa Trybunalskiego przede wszystkim tworzą świąteczny klimat na drzewkach Amerykanów.
Od stycznia do listopada w piotrkowskiej fabryce bombek Szkło Dekor wyprodukowano, ozłocono i wymalowano ręcznie kilkaset tysięcy sztuk różnokolorowych bombek, mających najróżniejsze kształty i wielkości. W 95% były to produkty na eksport do Stanów Zjednoczonych. Ja tak obserwuję od kilku lat pewną taką tendencję na zasadzie pewnego falowania zakupów. Szkło Dekor tradycyjnie żyje z eksportu do Stanów Zjednoczonych głównie. Zmiany, nie wiem, czy to wynikają ze zmiany koniunktury, czy z wpływu konkurencji, ale zakupy klientów podlegają dosyć dużym wahaniom. No i także o ile ten rok był, o ile poprzedni był bardzo dobry, ten jest gorszy, a następny wydaje się znowu lepiej. Obecnie w fabryce trwa realizacja ostatnich zamówień na rynek zagraniczny oraz dla lokalnych odbiorców. Piotrkowska fabryka, mająca 60-letnią tradycję, to prawdziwa manufaktura. Wszystko powstaje tu ręcznie. Takie bombki bardzo ozdobione, dużo, z dużą ilością elementów, wykonuje się chyba bardzo długo. Bardzo to zależy od wzoru. Jest bardziej mniej wypracowany i są bardziej wypracowane wzory. I jeżeli mniej wypracowane, to można więcej zrobić, powiedzmy sztukowo. Jeżeli bardziej wypracowane, to nawet 10 czy 15 na dzień się da zrobić. Bo to trzeba kilkanaście razy wziąć w rękę, zanim tą ozdobę się wykończy. Jak powstają ozdoby, to można zobaczyć na własne oczy. W okresie przedświątecznym fabrykę chętnie odwiedzają wycieczki. Podczas takich spotkań samemu można wcielić się w dekoratora bombek. Te panie, które malują bombki, robią je szybko? Jak długo robią takie bombki? No moim zdaniem robią w 20 albo nawet w godzinę mogą zrobić 5 takich dużych bombek. A dlaczego bombki muszą być na choince? Na choince, ponieważ święty Mikołaj też pod nimi prezenty kładzie. Czyli gdyby nie było bombek, nie byłoby prezentów? Tak. A dlaczego lubisz bombki? Bo ładnie na choince wyglądają. A za co ty lubisz bombki? Bo jest zabawa z wieszeniem ich. Świąteczny biznes kręci się tu cały rok. Przerwa w produkcji trwa zwykle od 22 grudnia do końca świąt. Po Bożym Narodzeniu firma zacznie produkcję bombek na świąteczne targi we Frankfurcie i rozpocznie realizację zamówień na kolejny sezon. W tym plebiscycie liczyło się piękne serce i bezinteresowność, a nie uroda i bogactwo. W środę wieczorem odbyła się gala podsumowująca plebiscyt na wolontariusza roku 2018. To było święto nie tylko nagrodzonych, ale wszystkich wolontariuszy. Gale rozpoczęte od podsumowania działalności Piotrkowskiego Centrum Wolontariatu. Najaktywniejszym wolontariuszom wręczono upominki, a przykładem działalności charytatywnej była zbiórka na cyberoko dla Tobiasza z Włodzimierzowa. Kilka miesięcy starań i udało się. Podczas gali tata 18-latka, który jest przykuty do łóżka, nie porusza kończynami i głową, odebrał voucher na sprzęt do komunikowania się z synem. Dosłownie kilka godzin przed galą wolontariatu cyberowo jest montowane w domu u rodziców Tobiasza. W imieniu Tobiasza bardzo, bardzo, bardzo dziękuję wszystkim. Podczas gali zaprezentowano i nagrodzono wszystkich 18 nominowanych wolontariuszy. Były to osoby działające na rzecz zwierząt, dzieci, osób niepełnosprawnych, chorych czy uzależnionych. Spośród nich w tym roku po raz pierwszy ocenę działalności oddano także w ręce uczestników gali i internautów. W tym głosowaniu oddano w sumie 10 863 głosy. W efekcie tytuł wolontariusza publiczności i 3169 głosów otrzymała Gabriela Radko-Dobrowolska, organizatorka między innymi akcji krwiodawczych i zbiórki Góra Grosza. Traktowaliśmy to bardziej jako zabawę. A tak naprawdę dzięki temu można po prostu zyskać popularność dla samej idei wolontariatu. I to jest chyba najistotniejsze. Im więcej osób się o tym dowie, tym więcej być może zacznie działać i cząstkę z siebie będzie chciał dać drugiemu człowiekowi, bo każdy człowiek w zasadzie ma coś do zaoferowania. Po tych emocjach przyszedł czas na werdykt jurorski. W tym roku nagroda wolontariusza roku 2018 i statuetka przyznana została wieloletniemu działaczowi na rzecz osób uzależnionych od alkoholu, Mirosławowi Świechowi. Dla nominowanego zwycięstwo było zaskoczeniem, bo jak mówi, pomaga nie dla nagród.
Ja, doświadczając kiedyś tego swojego zakrętu życiowego, otrzymałem mnóstwo pomocy od ludzi dobrej woli. Na początku pomagali mi we wszystkim, ale dzisiaj robię to samo. To samo tym osobom, które doświadczają uzależnienia, czy to osobom tym uwikłanym w picie, czy branie czegoś przez bliskie osoby, czy tym pijącym, biorącym. Staram się robić to, co mogę, co myślę potrafię w tej chwili. Tyle. O mocy pomocy i dobrego serca mogli się przekonać goście gali już podczas ogłoszenia werdyktu. Mirosław Świech otrzymany w nagrodę skuter przekazał na licytację w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Laureat otrzymał też nagrodę prezydenta miasta Krzysztofa Chojniaka, którą wręczyli wiceprezydent Andrzej Kacperek i przewodniczący Rady Miasta Marian Błaszczyński. A komu przypadnie nagroda, to, jak mówią organizatorzy, niełatwe decyzje. Wybrać ich można nie na bazie emocji przede wszystkim i tutaj na tym tak naprawdę opiera się praca kapituły, aby ocenić merytorycznie, absolutnie merytorycznie, czasem z łzą w oku, ale ocenić ich działania i to naprawdę jedna z trudniejszych prac, jakie w życiu przyszło mi wykonywać, ocena tego typu. Piotrkowska Gala Wolontariatu i Plebiscyt to nie tylko sposób uhonorowania tych, którzy działają na rzecz innych, ale również promocja działalności wolontarystycznej. Każdy z nominowanych i nagrodzonych ma być przykładem dla innych. Galę zakończył koncert Agaty Michalskiej z zespołem The Others. Jak nietuzinkowo w atmosferze zabawy i nienudnej akademii uczcić Dzień Patrona Szkoły? Jak to zrobić? Dziś pokazali uczniowie Piotrkowskiej Budowlanki. Bez patosu, a z humorem, promując tradycje ludowe ziem polskich, tak upłynął Dzień Patrona Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3. Młodzi ludzie prezentowali nie tylko życiorys polskiego noblisty Władysława Reymonta. W programie znalazły się takie punkty jak prezentacje bohaterów książek Chłopi, Ziemia Obiecana czy Komediantka. Myślę, że każda szkoła powinna tak organizować takie wydarzenie. Czyli nudów nie ma. Nie ma. A skąd skompletowany strój? Strój czynnie uczęszczam do koła gospodyń wiejskich przy głowie. I mamy takie tradycyjne stroje, fartuszki, sukienki, chusty. Czy ludowizna, którą opisywał Reymont, jest ciekawa jeszcze dla was młodych? Nie dla wszystkich. Dla mnie jest ciekawa. Lubię takie rzeczy. Lubię. Dzień Patrona Szkoły w Budowlance to nienudna akademia. Wszystkim dopisywały humory, a i chętnych do włączenia się w zabawę nie brakowało. Nasz patron to nietuzinkowa postać, to osoba twórcza, to noblista, osoba, która przez zabawę uczyła i to chcemy pokazać młodzieży. I dziś podczas tego święta szkoły są różne i przyśpiewki, konkursy, które przedstawiają sposób twórczy naszego patrona. Jednym słowem, krzewicie wśród młodych ludziach tradycję. Jak najbardziej pokazujemy, kim był nasz patron i jaką miał osobowość. I myślę, że nasza młodzież jest dumna z takiego patrona. W dniu patrona szkoły uczniowie mogli popisać się nie tylko umiejętnościami wokalnymi, ale również plastycznymi. Dzień Patrona Szkoły organizowany jest od kilku lat w grudniu. Związane jest to z datą śmierci polskiego noblisty Władysława Reymonta, który zmarł 5 grudnia 1925 roku. Życie i działalność Józefa Piłsudskiego na tle historii Polski. Pod takim tytułem w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 odbył się finał konkursu historycznego, który przebiegał pod patronatem Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi. Finałowy etap konkursu rozpoczął się od testu. Była to druga część zmagań, których pierwszy etap przeprowadzony był w szkołach. Pierwsza część polegała, to był etap szkolny, gdzie młodzież rozwiązywała test dotyczący historii II Rzeczypospolitej od odzyskania przez Polskę niepodległości do roku 1939. Test miał na celu wyłonienie trzech uczestników, którzy przechodzili do finału, a finał odbył się dzisiaj w naszej szkole. W finale młodzież musiała wykazać się szerokim spektrum wiedzy na temat Józefa Piłsudskiego. Obok pytań wielokrotnego wyboru w teście znalazły się także mapy i materiał ikonograficzny. Szczegółowych pytań było wiele, ale jak podkreślali uczestnicy, każdy patriota powinien dowiedzieć. Interesuję się tą tematyką oraz uważam, że ważnym jest krzewienie postawy patriotycznej
u Polaków, więc postanowiłem wziąć udział w tym konkursie. W przerwie młodzież wysłuchała wykładu Artura Osowskiego, pracownika Instytutu Pamięci Narodowej, na temat odzyskania przez Polskę niepodległości. Zwycięzcą konkursu został Sebastian Dudkiewicz z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Piotrkowie. Organizatorami konkursu byli nauczyciele historii z tejże szkoły, a współorganizatorem Piotrkowski Klub Historyczny imienia generała Stefana Roweckiego Grota. Białe noce, czyli kamperem przez Norwegię, to tytuł spotkania z Witoldem Stawskim w Miejskiej Bibliotece Publicznej, które odbyło się wczoraj. W czwartkowy wieczór piotrkowianie licznie przybyli do czytelni, by wraz z Witoldem Stawskim przenieść się do Norwegii. Barwne opowieści i zdjęcia przybliżyły piotrkowianom te odległe miejsca. O białych nocach podróżnik mówił tak. Białe noce są fantastyczne, dlatego że słońce nie zachodzi, zwłaszcza za kołem podbiegunowym, tam gdzie już jest no i ciepło i bardzo tak malowniczo, bo niektórzy mówią, że w Norwegii trzeba zobaczyć fiordy, ale ja mówię, w Norwegii trzeba zobaczyć przede wszystkim Lofoty, czyli wyspy znajdujące się za kołem podbiegunowym. No i taki był cel kolejnej zresztą wyprawy do Norwegii. 8 tysięcy kilometrów w 15 dni to prawdziwy wyczyn. Podróżnik zapowiedział, że ma w planach kolejne wyprawy. Z Sulejowa do Wietnamu. Podróże fotograficzne pod takim tytułem seniorzy z Ośrodka Edukacji Artystycznej Miejskiego Ośrodka Kultury zaprezentowali swoje prace fotograficzne. Wystawa to fotograficzna podróż niemal przez cały świat. Fotograficy zabrali publiczność do Szwecji, pokazali Sopockie molo zimą. Dla wszystkich, którzy wolą cieplejsze klimaty, był Rodos, a dla ciekawych innych kultur wioska masajska. Był i Wietnam, i nasze sulejowskie wapienniki, bo jak mówią autorzy zdjęć, cały świat jest piękny, czy to 5, czy 1000 kilometrów od domu. Zawsze coś nas zaciekawia, gdziekolwiek my jesteśmy, czy jest to Polska, czy Europa, czy świat, bo takie też są różne klimaty, różne, ale no warto się chyba już tymi zdjęciami pochwalić i pokazać, że nauka nie poszła w las. Prezentowane zdjęcia to połączenie trzech pasji – miłości do podróży, ciekawości świata i miłości do fotografii, co przerodziło się w tę fotograficzną podróż. Każdy zaprezentował te zdjęcia, które były dla niego wyjątkowe. Te zdjęcia charakteryzują się dla mnie, pozostawiają niezapomniane przeżycia. Zdjęcia z Włoch to podróż życia z moimi dorosłymi synami, tylko z synami. I jak to w Ośrodku Edukacji Artystycznej MOK często bywa, również i to spotkanie było wielopokoleniowe. W wystawie uczestniczyła także młodzież, uczestnicy warsztatów fotograficznych prowadzonych przez tego samego instruktora Dariusza Śmigielskiego. Widzę postępy, jakie zrobili, bo widziałem też ich poprzednie, niektóre pan Darek pokazywał nam ich poprzednie prace. A więc widzę, że się, no tak jak my, ciągle się rozwijają. Wystawa będzie prezentowana do końca roku. A jakie wydarzenia przed mieszkańcami Piotrkowa? 8 grudnia w kościele Najświętszego Serca Jezusowego odbędzie się zawierzenie Piotrkowa Trybunalskiego Niepokalanemu Sercu Maryi Królowej Polski. Uroczystość odbędzie się podczas Eucharystii, która zostanie odprawiona o godzinie 11. Natomiast w niedzielę w Miejskim Ośrodku Kultury odbędzie się koncert charytatywny na rzecz Polaków na Białorusi. Koncert rozpocznie się o godzinie 17 w Miejskim Ośrodku Kultury. W programie m.in. koncert zespołu kameralnej Państwowej Szkoły Muzycznej 1 i 2 stopnia imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Piotrkowie, występ solistów zajęć emisji głosu Miejskiego Ośrodka Kultury pod kierunkiem Justyny Jędrusik oraz charytatywna aukcja przedmiotów. Wstęp na koncert na zasadzie płać ile chcesz. A relacje z tych wydarzeń na antenie telewizji w Piotrków w poniedziałkowym wydaniu, na które już dziś zapraszam. Zapraszam również na programy, które przygotowaliśmy dla Państwa tradycyjnie po informacjach. Magazyn Werbum oraz Piotrków, którego nie znacie. Ja się już z Państwem żegnam. Do zobaczenia.
Druga niedziela Adwentu. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Było to w 15 roku rządów Tyberiusza Cezara, gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei, Trachonitydy, Lizaniasz tetrarchą Abileny. Za najwyższych kapłanów, Annasza i Kajfasza, skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni. Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza. Głos wołającego na pustyni: przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Każda dolina zostanie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte staną się prostymi, a wyboiste drogi gładkimi. I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. To już druga niedziela Adwentu. Można powiedzieć, że jesteśmy w połowie drogi. I dzisiejsza Ewangelia, która mówi: prostujcie ścieżki dla Niego, równajcie pagórki. Czasami tak w życiu mówimy, że mamy podgórkę, że ciągłe zakręty. Co tym razem Pan Bóg chce nam przez te górki i zakręty powiedzieć? Właśnie w Adwencie, gdy Go oczekujemy, gdy pragniemy Jego przejścia. Chce nam powiedzieć, że to nasze grzechy, nasze nałogi kręcą to nasze życie. Stawiają przed nami góry czasami nie do pokonania. Adwent jest takim szczególnym czasem, w którym przygotowujemy się na narodziny naszego Zbawiciela. Jakże wiele zmienia właśnie dziecko w życiu człowieka dorosłego, gdy się pojawia, gdy jest pod sercem matki. Wtedy wszystko kręci się wokół niego. Matka potrafi odmówić sobie wielu rzeczy. Czasami ta zagrożona ciąża sprawia, że musi leżeć długimi dniami w szpitalu, tylko po to, by mogło przyjść nowe życie, byśmy mogli cieszyć się tym nowym życiem. Spróbujmy zatem w środku tego Adwentu popatrzeć, co musimy zrobić, aby to nowe życie mogło zagościć w naszych sercach. Jakie ścieżki musimy znowu wyprostować? Jakie górki naszych problemów wyrównać? I nie bójmy się podjąć tej próby, bo nawet wtedy, gdy nam się nie uda, a kiedyś staniemy przed Panem, to możemy przynajmniej powiedzieć, że chociaż nie wyszło, to staraliśmy się coś jednak w swoim życiu zrobić. Się Państwu. Leszek Józefacki, Izydor Moczkowski, Stanisław Piotr Gajda i nasz gość specjalny Andrzej Woźnicki, muzyk, członek orkiestry kolejowej działającej nadal w Piotrkowie. W tym roku mamy dużo jubileuszy i między innymi jubileusz odbył się orkiestry kolejowej, która obchodziła 100-lecie swojego istnienia. Tu są wątpliwości, czy ta orkiestra rzeczywiście powstała w 1918 roku, czy wcześniej, i tutaj Leszek ma poważne wątpliwości. Przygotowując się do audycji, spotkaliśmy się w kilku źródłach, proszę Państwa, z datą nieco wcześniejszą. Otóż są przekazy, że Orkiestra Dęta Kolejowa powstała w 1901 roku, że założycielem był jej pan Stanisław Domański, inżynier kolejowy, że w 1913 roku apel do społeczeństwa ukazał się w gazetach piotrkowskich o składki na powiększenie składu orkiestry i na nowe instrumenty. O to prosił szef związków, pan Jędrzejewski. Także
Być może, że nawet powyżej 100 lat ma ta orkiestra, natomiast przyjmujemy, że orkiestra ta funkcjonuje już około 100 lat. 864 rok, 846 rok to pierwszy pociąg przyjeżdża do Piotrkowa. Także myślimy z Piotrem, że jednak ta orkiestra mogła być wcześniej. Myślę, że kolejarzeń czekali 70 lat na to, żeby powstała orkiestra. Myślę, że stworzyli ją wcześniej, ale uroczyste... Takie ramy organizacyjne, powiedzmy, przyjmijmy, że ona przyjęła w 18 roku, że miała już komplet instrumentów tak. I mogła zacząć tak, być może grać. Trenowała, być może nie było jakiegoś statusu prawnego. No ale, właśnie. Ale są już od 1901 roku wspominki, że grano już na kilka osób grało na instrumentach dętych przy kolei. Podkreślić trzeba, że instrumenty zostały zakupione ze składek. Tak. Że nie było dotacji na tę orkiestrę. Natomiast, proszę Państwa, natomiast i największe pieniążki wpłacali sami kolejarze. I tu nie można nie przypomnieć o wskrzeszeniu Arcybractwa Świętej Anny, Stowarzyszenia Kolejowego, kiedy to kolejarze chcący pomóc w remoncie zrujnowanego klasztoru Bernardynów nie mogli zbierać pieniążków jako osoby prywatne, więc z Bernardynami wpadli na wspaniały pomysł. O wskrzeszeniu Arcybractwa Świętej Anny w 1882 roku, kiedy klasztor był w wielkim upadku, zrujnowany dach i klasztor, ponieważ Bernardynów nie było. I oni właśnie wpłacali składki na Arcybractwo Świętej Anny, które miało swój ołtarz u Bernardynów i do dzisiaj ołtarz Świętej Anny jest ołtarzem kolejowym. I od 1882 roku praktycznie stale kolejarze pomagali istnieć klasztorowi Bernardynów. Odremontowali dach, odremontowali ściany, malowali, wymieniali podłogi i również funkcjonowali w kościele jako orkiestra i również dyżurowali przy grobie Chrystusa na święta wielkanocne. Także Arcybractwo Świętej... Grali tak, Bożego Ciała. Wskrzeszenie Arcybractwa Świętej Anny to jest dowód na to, jak kolejarze byli związani z kościołem i klasztorem ojców Bernardynów. I najczęściej te pieniążki na orkiestrę to zbierali sami, kupowali sobie te instrumenty. No w każdym razie zgromadzili te instrumenty i taka orkiestra kolejowa powstała i działała, no działa do dzisiaj. Działa do dzisiaj, może już nie w takim składzie jak kiedyś, bo to kiedyś to około 50 osób. To był tak, widmo była przyjemna, że ona działała. Na początku pierwszym kapelniczym był Roman Malinowski, a potem ich kilku było. Kazimierz Budarski, Jan Górecki, Jerzy Hoffman. A od 1928 roku do 1976 orkiestrą dyrygował Stanisław Pingot. Postać niesamowita, niesamowity społecznik. Facet niezwykle oddany dla orkiestry. Anegdota rodzinna, którą powiedziałem, głosi, że w trakcie dyrygowania tak się zaangażował w tą muzykę, że batutą z kości słoniowej przebił sobie dłoń, więc poświęcenie niesamowite. Facet, który doskonały muzyk, ale on pisał aranżacje, komponował również utwory. I to nie tylko marsze, ale tak. muzykę taką popularną, suity taneczne, jakieś rapsodie. 48 lat pan Stanisław Pingot dyrygował i współpracował z muzykami z orkiestry kolejowej. Proszę Państwa, pół wieku. A współpracował z tą orkiestrą do samej śmierci. Orkiestra znana, proszę Państwa, uczestniczyła w konkursach ogólnopolskich w Częstochowie, w Warszawie. Koncertowała w Polskim Radiu. W Polskim Radiu, w telewizji. Ci dyrygenci się zmieniali. Po wojnie w 1977 roku objął... Najpierw był Piotr Dygas, a potem Włodzimierz Grochulski, ale tutaj jeszcze... I tutaj trzeba zwrócić uwagę na następną postać. Stanisława Kulbata, który przejął orkiestrę. Po panu Pingocie najdłużej. Nadał orkiestrze taki sznyt, no już światowy, bo... Tak. Odeszli od takich tradycyjnych tych muzyki marszowej i sakralnej, muzyki wiedeńskiej, natomiast zaczęli grać
muzykę popularną, evergreeny, jazz, swing, dużo, dużo tych rzeczy. Glenna Millera, więc to już był klasyczny big band właściwie, nie orkiestra, tylko kolejowa. No zresztą później też big band nie grał. Ja mam tutaj taki cytat z 1988 roku, kiedy obchodzono jubileusz działalności. Kapelmistrz udzielił wtedy, powiedział takie zdanie: w tej chwili stać nas na 3-godzinny koncert. Proszę Państwa, orkiestra kolejowa, amatorska orkiestra, stać nas na 3-godzinny koncert. W repertuarze mamy przede wszystkim kawałki big bandowe. Nie gramy starej austriackiej muzyki, wolimy George'a Gershwina i Glenna Millera. Pociągają nas boogie woogie, rock, blues. Takiej muzyki oczekują od nas widzowie, więc staramy się tym upodobaniom sprostać. Nie jest to łatwe, gdyż opracowanie utworu big bandowego dla potrzeb orkiestry dętej wymaga niemałego zachodu, a gotowych opracowań brakuje. Jesteśmy dość wyjątkową orkiestrą dętą, w której grają również organy elektroniczne i gitary elektryczne, tak. Proszę Państwa. Może nam to właśnie bardzo nowoczesna. Wspomnień. Andrzeju, ty w tej orkiestrze od jak dawna grasz? No, słyszałem, że zaczynałeś na klarnecie, ale pingocie. Zacząłem na klarnecie. Może to zabrzmi nieskromnie, ale to był taki mój ukochany instrument ze słyszenia. Nie zgrałem, ponieważ usłyszałem kiedyś małego kwiatka w wykonaniu Akerbilka i to mówię, no pasowałoby na tym zagrać. I kiedy wszedłem do orkiestry, pan Stanisław Pingot, niesamowity, nie dość, że i kompozytor, i aranżer, to do tego pedagog. Mówi, proszę sobie wybrać instrumenty, więc poszedłem do szafy, złapałem za klarnet, oczywiście oporządził mi, dał mi stroik, zacząłem w niego tak dmuchać, jak mi natura pozwoliła. Chodziło o to, żeby było naturalne zadęcie. No i podmuchałem z wielkim zapałem, a mój brat Blicięk z kolei chciał grać na trąbce. I on za to trąbkę złapał i zaczynał w tą trąbkę dmuchać i to wychodziło mniej więcej... I pan Pingot mówi, zamieńcie się, po godzinie czasu mówi, zamieńcie się instrumentami. I kazał mi w trąbkę dmuchać i mówi, dobrze, proszę klarnet zostawić, ty się urodziłeś, nieskromnie to dzisiaj brzmi, urodziłeś się do trąbki. Słuchajcie, przeżywałem niesamowicie, ten klarnet mi zabrał i na klarnecie zaczął grać mój brat. W tej orkiestrze kolejowej, później przeszedł na puzon. Ja na klarnecie zacząłem grać dopiero w wieku 40 paru lat. Dążyłem do tego, żeby zagrać. Pan Pingot przede wszystkim był barytonistą i trębaczem, a więc sentyment do muzyki takiej sentymentalnej, bo tenory to śpiewają w orkiestrze dętej, stąd jego aranżacje właśnie takie były, że solo przypisywał tym instrumentom, to się mówi środek, tenory i waltornie to właśnie pisał dla nich, a z kolei pan Kulbat właśnie prowadził muzykę, inne w ogóle podziały. Tam później grał z nami również Tafliński, który, no, znakomity perkusista, który nadał takiego wigoru, no troszeczkę właśnie swingowego, do tego stopnia, że kiedyś orkiestra szła kolejowa na zbiórkę 1 maja na defiladę. Tradycyjne nabicie, cała orkiestra była przyzwyczajona do takiego tradycyjnego nabicia, a Krzysztof zaczął nabijać w rytmie samby. To był marsz w rytmie samby, więc ci muzycy starszego pokolenia zdziwili się, jak to może być, ale wszystko pasowało muzycznie, fraza się zgadzała, także takie numery też były. Orkiestra kolejowa, proszę Państwa, różniła się zdecydowanie od pozostałych orkiestr, które grały klasycznie dętych, bo wtedy konkurenci to była orkiestra przecież Straży Ochotniczej, orkiestra Huty. Także tak, natomiast ta orkiestra pierwsza wkroczyła jakby w muzykę nowoczesną, w lekki styl, to co pan mówił, kochany styl swing, tak. I nowoczesne utwory i aranżacje na orkiestrę dętą utworów wcale nie pisanych na instrumenty dęte. Tak, no przede wszystkim orkiestra kolejowa przez szereg lat nie miała sekcji saksofonowej, gdzie no niestety Glenn Miller, czy Duke Ellington, czy Count Basie, te wszystkie big bandy to opierały się harmonicznie na sekcji saksofonowej. I pan Kulbat właśnie wprowadził pełną sekcję saksofonową, więc dwa alty, dwa tenory, saksofon barytonowy, gitara basowa, o której Stanisław mówi, gitara basowa, organy również. Mieliśmy taki koncert wspólnie z orkiestrą kolejową w Częstochowie pod Jasną Górą, gdzie oni grali muzykę klasyczną, taką przewidzianą dla orkiestr dętych, a orkiestra nasza kolejowa grała wiązankę Glenna Millera. Tak, tu należy też wspomnieć o udziałach orkiestry kolejowej w popisach w Częstochowie, tak. Bo tam występowały orkiestry z całej Polski i między innymi tam, tak,
I też tam ta orkiestra nieraz na, były koncerty na kilkadziesiąt albo kilkaset osób. Orkiestry wspólnie koncertowały na dużych świętach kościelnych. Ale jeszcze o jednej rzeczy przypomniałem sobie, że w 1922 roku kolejarze zainicjowali zbiórkę pieniędzy, srebra, mosiądzu, złota na dzwony, bo Bernardyni nie mieli dzwonu. I zebrano te pieniążki i kolej Piotrkowska odlała dwa dzwony, którym nadano imię Stanisława, świętego Stanisława i świętego Wincentego de Paulo, a matką chrzestną była pani Janina Braulińska. No. To jest ciekawostka bardzo, bo państwo Braulińscy mieli wielki udział w datkach tego kruszcu na te dzwony i Bernardyni w 1923 roku dzięki kolejarzom i ich ofiarności zorganizowali zbiórkę, odlali i konsekrowano, poświęcono świętego Stanisława i świętego Wincentego dwa dzwony Bernardynów dzięki kolei. Wracając do orkiestry, trzeba powiedzieć, że przez długie lata po wojnie orkiestra miała swoją siedzibę w klubie kolejarza przy ulicy Dąbrowskiego 7, naprzeciwko ośrodka działań artystycznych. Ta atmosfera tak. jeszcze tam jakby przenika. Pamiętam to szczególnie dlatego, że w klubie się mieściła biblioteka, do której zacząłem chodzić, mając 13 lat. Przychodzę do biblioteki, słyszałem, jak orkiestra ćwiczy i pamiętam to do dziś. Taki jeden z większych koncertów, większym sukcesem była udział orkiestry kolejowej w 1989 roku w obchodach Dni Piotrkowa w Kostromie. W Kostromie w Rosji i to dali koncert, to spotkał się z olbrzymim entuzjazmem, z bardzo przychylnym przyjęciem. No i potem ta orkiestra troszeczkę zaczęła tracić na znaczeniu. W tej chwili działa przy klasztorze ojców Bernardynów, ale działa dalej, może w mniejszym składzie, ale panowie, macie kobiety w składzie swoim też? Mamy. Czyli dlaczego? Ja panowie, może panie i panowie spotkają się, żeby grać. Absolutnie tak. To znaczy, wydaje mi się, że historia tej orkiestry zobowiązuje nas do tego, żeby kultywować tradycję tej orkiestry. I mam sentyment, bo ojciec mój wychował się, grał w tej orkiestrze jako baltornista. Brat, który później opuścił Polskę, również grał w tej orkiestrze. Jest jakiś sentyment. A poza tym muzycy, którzy kiedyś grali w tej orkiestrze kolejowej, dzisiaj wspierają różne inne orkiestry. Marek Zacha, który grał na trąbce, dzisiaj gra w Orkiestrze Sił Powietrznych w Bytomiu, w orkiestrze wojskowej. Grzesiu Konopka, który był również trębaczem, dzisiaj wychował się, jako mały chłopiec przychodził, pamiętam, na klarnecie jasnym grał, bo dłonie miał malutkie, więc żeby na tym klarneciku zagrać. Dzisiaj prowadzi orkiestrę strażacką i sporo muzyków również gra w miejskiej orkiestrze naszej dętej, którzy właśnie wychowali się niejako w orkiestrze kolejowej. Kiedyś muzycy jazzowi praktykowali w orkiestrach pogrzebowych, prawda? No, absolutnie tak, absolutnie tak. Ja chciałem Piotrze zacytować króciutki tekst o działalności orkiestrantów piotrkowskich kierowanych przez pana Stanisława Pigota, że nie zawsze była to nagradzana muzyka. 1 maja 1928 roku kolejarze wyszli z instrumentami na ulicę miasta. Później były represje, policja, śledztwa. Podczas wielkiego kryzysu gospodarczego i bezrobocia proletariat piotrkowski niejednokrotnie protestował. Pochodom tym i manifestacją towarzyszyły dźwięki kolejarskich instrumentów. W 1930 roku policja rozpędziła pałkami orkiestrę, która wyszła na ulicę miasta w dniu robotniczego święta 1 maja. Właśnie w tych latach Stanisław Pigot zyskał sobie miano czerwonego kapelmistrza. Także obrywało się też naszym instrumentalistom. Ale świadczy to, że to byli odważni ludzie, odważni, że nie zapachali się zagrać na ważnych także wydarzeniach. Króciutko reasumując, proszę państwa, stuletnia historia kolejowej orkiestry przybliżana przez nas tylko w niewielkim zarysie świadczy o tym, że dumni możemy być z naszych kolejarzy, którzy wykazywali się nie tylko w pracy, ale i w kulturze, koncertowali w Ogrodzie Bernardyńskim, koncertowali w Ogrodzie Kolejowym, byli na większości imprez piotrkowskich, ale również byli wielkimi darczyńcami klasztoru Bernardynów, gdzie do dzisiaj mają swój ołtarz
świętej Anny. Zagramy coś na koniec. Może zakończmy bluesem, tym razem trąbkowym. Kłaniamy się Państwu. Dziękujemy za uwagę. Leszek Józefacki, Izydor Młoczkowski, gość specjalny Andrzej Woźnicki i Stanisław Piotr Gajda. Dziękujemy za uwagę. Thank you.